O! Coraz lepiej! O! Zobacz, gościu. O! Świrpaleta! No, kurde, po Gersi. Zobacz, jaka willa, gościu. The Sims 2 normalnie. Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Sklep z przedmiotami. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Wesprzyj twórcę, a w okienku wystarczy, że wpiszesz mój nick Gaming with Farel. Jeżeli to zrobisz, napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Dziękuję ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałem wam zakomunikować, że wraz z innymi youtuberami z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy mega fajny konkurs. W konkursie jest do wygrania mega konsola PlayStation 4 wersja Pro o pojemności 1 TB. Dodatkowo ten karton zostanie przez 5 twórców, którzy się razem ze mną na nią zrzucili, podpisany. W środku załączymy kartkę wraz z życzeniami świątecznymi, kilka na pewno jeszcze autografów i jakichś tam gadżetów. Co musicie zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Wystarczy, że zafollowujecie nasze Instagramy, zasubskrybujecie nasze kanały na YouTubie, dzięki czemu otrzymujecie punkty. Jeżeli wykonasz wszystkie zadania, czyli zasubskrybujesz wszystkie kanały oraz Instagramy, możesz odebrać dodatkowo 3 punkty dziennie wchodząc na tą stronę. Jeżeli chcesz zostawić wszystkich w tyle i swoją jeszcze zwiększyć szansę na wygraną, wystarczy, że zaprosisz swojego znajomego z Facebooka i udostępnisz mu link. Za to dostajesz aż 6 punktów. Moi drodzy, jest to 100% legitny konkurs. Ja tą konsolę już niedługo wysyłam do Yoshiego. Yoshi ją podpisuje, dodaje zdjęcie na swój Instagram i ta konsola będzie krążyła między twórcami. Każdy ją będzie podpisywał, robił się z nią zdjęcie przez cały okres, kiedy będzie trwał konkurs. Mam nadzieję, że wiele osób weźmie udział w konkursie. Zwiększajcie swoją szansę na wygraną, udostępniając ten konkurs znajomym. Ja już nie przedłużam, przejdźmy do odcinka. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną aż 6 osób. Teraz wam ich przedstawię. IQ Happy. Siema. Siemaneczko. Kapturson. Siemaneczko. Michael. No cześć, witajcie. Nazetu. No halo, halo, siema wszystkim. Palion. Oraz Szaku TV, siemanko. Czyż. Panowie, w dzisiejszym odcinku pobawimy się troszeczkę w ogrodników. Każdy z nas ma pilot, który może kopiować sobie daną rzecz. Na przykład takie oto drzewko. Dzisiaj wykarczujemy całą płaczącą puszczę i zasadzimy tam drzewa z pagód pomyślności, czyli te najładniejsze różowe drzewo, które znajduje się na mapie. Czy macie jakiś pomysł, jak sobie będzie nazywała się ta puszcza? Płaczące pagody. Płaczące pagody, tak? To tak trochę... Różowa puszcza. Różowa puszcza. Szaku? Puszcza pomyślności. O! I to jest pomysł! Puszcza pomyślności. No. Dobra, no to zostanie tak, może 3 osoby idą ze mną. Niech idzie na przykład Michael i Szaku, a wy chłopaki, zróbcie coś z tą puszczą, żeby jej tu nie było. Możecie ją wysadzić, usuwać. O, jak ktoś ładnie tutaj delaytuje. Katki, w sumie nie niszczcie, tylko niszczymy, panowie, drzewka, dobrze? Drzewka. No dobra. A my po prostu dajemy, panowie, odwróć się i lecimy w kierunku pagód pomyślności. Okej, ziomeczki, przeniesiemy sobie jeden z domeczków do naszej puszczy pomyślności. Ja wam pokopiuję itemki, a wy będziecie po prostu musieli to zanieść. Dobra, tu jest daszek dla jednej osoby. Tu są, o, dla drugiej osoby futryna. Tutaj drzwiczki dla jednej osoby. O! I ściana bez drzwiczek, tak? Tak, zwykła ściana potrzebna jeszcze jest. Okej. I tutaj ściana. Szaku, zaniosłeś smoka tibijskiego już na miejsce, nie? Teraz musimy tą chatkę na części tam zanieść, okej. I kolejny domek byśmy skopiowali. Może, kurczę, ten taki jest ładny. Mi się wydaje, że też by było spoko. Aha, ten jest na tyle części aż, kurczę, nie? Ma jakoś łatwiej. Dobra. Tutaj wam postawię dobra, kolejny. Dobra, zaraz będę tam u ciebie parę. Alright. Łukasz jest. To o. Tyk. I jeszcze dajmy sobie. O! Daszek! Czy ten daszek jest taki sam jak tamten? Nie, ten jest czerwony, tamten jest fioletowy, dobra. Ty, ten smok kozak jest. Smok kozacki, no? Dobra, i tu zrobimy sobie taką chateczkę. Starczy nam to, czekaj. Jak to wygląda? Jest tak. To u góry. Ściana na dole. Aha, i jeszcze chyba ewentualnie to potrzebujemy, tak, to potrzebujemy, no. Dobra, jestem. Okej, to ja już ci mówię, co musisz wziąć, dobra? Spoko, spoko. Okej, moi drodzy, tak wygląda wykarczowana puszcza. Chłopaki, tam jeszcze troszeczkę drzewek zostało. Nie, dobra, mi się zrenderowało słabo.
Postawmy może tutaj na środku, gdzie jest wejście do bunkru, chiński domek i zasadzimy w koło po prostu puszczę. Będzie smoko. To sobie zniszczmy. Albo nie, to niech sobie drewniane zostanie, może nam się to przyda. Ja tutaj się jeszcze przyniosłem. Tylko tu na środku chyba, nie? Za smoku. Tak, dobrze, dobrze, przyniosłeś. Tam jeszcze lampiony są, mógłby ktoś może te lampioniki przynieść? Zaraz, zaraz. Ja mam taki właśnie latający balon w sumie, nie? Aha, to spoko, lampion. Spoko to jest, no. Super. Ej, a jakbyśmy usunęli ten bunkier zaczarowany, gdzie on jest, ten bunkier zaczarowany? A jest. Ja próbowałem. I co? Da radę usunąć? Popsuć to? Tylko da się to boczne, nie? Tego... No ja to już też... Aha, dobra, no, nie bazę. Da się tu wejść nawet. Aha, no okej, okay, dobra, czyli naprawili to. Okej, okay, ja zaczynam budowę naszego chińskiego domu. Zróbmy tak, będzie szeroki, jedna ściana, druga ściana. Tutaj trzeba dać futrynę, ktoś może z futryną podlecieć. Cyk. Okej. Okay. Czekaj, w którym miejscu futryna jest? A między tymi ścianami, co postawiłem. Dobra, ja to zrobię. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Dobra, jest. I teraz zrobimy pad. Tak, tak, znowu dwa, futryna. Raz, dwa, raz, dwa. Dobra, 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 dobra. Okej. Dobra, idę z daszkiem już. Przez... Gdzie kolejna futryna? Już mam daszek. Czekaj, tu futryna, no. Ale jeszcze, panowie, jeszcze daszek. Daszek nie tak szybko chyba, panie majster. Wziąć smoka jakiegoś może? Wiesz co, smoki dopiero będą troszeczkę później. Okej, okay. Pokażcie mi, jak to wygląda. W ten sposób to wygląda. Nie zostały przyniesione jeszcze... Daszki. Daszki trójkątne nie zostały przyniesione. Nie, nie, takie pół daszki. Okej, okay, ziomeczki, teraz skopiujemy sobie kolejny daszek. Jedna osoba weźmie ten. Druga osoba weźmie, o, ten oskoczny. Ten o, ten o. Okej. Okay. Mamy tego, czyli mamy daszek kątowy i ten boczny, dobrze. I potrzebowalibyśmy jeszcze, nie mamy takich w sumie ładnych okienek, ale to będzie chyba i tak z tamtego domku trzeba wziąć. Zobaczmy sobie. Klimatyzację też chcemy na naszą chatkę? Nie, bez przesady. Ale te okienko jest ładne. Te okienko ja chcę w moim domku, panowie. Aha, tu mamy drzwiczki, dobra, spoko. Jak tu mamy drzwiczki, to czekaj, a ja chciałem postawić daszek. A, bo to jest taki daszek, gdzie musi być pierw futryna. Okej, rozumiem, rozumiem. Czyli musimy dać pierw może ten daszek boczny. O. Tu będzie bok. Jest. A, obracać można, ej, ale fan. Dobra, jest. Trochę chyba krzywo, ale... Nie no, jest okej. Okay. Git jest, git. Git jest, co? Jest. Mhm. Dobra, i teraz tak. I teraz potrzebujemy ten dach, wiecie, który... skośny, gdzie on był? Gdzieś chyba... Dobra. No i super, i tutaj trzeba dać po prostu drzwi. Tutaj zrobimy sobie też okienko. Aha! Tutaj po prostu ściana jest inna już w środku, no to trudno. Kieneczko. To będziemy te drzewa stawić. Dobrze jest tak? Nie, nie ta strona. Nie, to jest ten, zła strona. To trzeba obrócić. Nie, źle. Wiem, wiem, o co chodzi, no. O. Nie! Z jakiej racji mi się tu płot postawił? Dobra. O, teraz jest git, nie? Dobra, jest git, jest git. Mamy okienko, drzwi, aha! Te drzwi są jakoś takie śmieszne, bo z boku są, nie? Drzwi boczne, dobra, trudno. Okej. Okay. Mam ścianę z okienkami, cyk, cyk. I tutaj musimy dać zaraz daszek. Tu damy też okienko, pyk, pyk. Gdzie jest to okienko okrągłe? Ktoś tam niósł? Ja mam. A weź tutaj, podaj te okienko okrągłe, sobie ładnie tutaj je zamontujemy. Czekaj, przyłożę tutaj bliżej. A nie mogę, tu nie wiem czemu nie mogę tu postawić na przykład, dobra, tu. A nie, dobra, muszę skopiować jeszcze raz chyba, bo się coś zbugowało. I w których miejscach postawiłeś te okienka? Po środku, wiesz? Czekaj. No, tu o.
Patrz, tutaj nie wiem czemu... O kurde, oj, źle obrócone. Przeobróć. Okej. Jak tu ma być obrócone? A dobra, ja mam dobrze. Dobra. No, tutaj troszeczkę źle się obróciło, faktycznie. Dobra. Ten smok tibijski na końcu, wariacie. Noż, kurde. Mam boczne taszki już, ale nie widzę, że nie są tego. Ty, Szaku, tylko... Pa, ja to ustawię sobie. Dobra, my robimy bez bocznych daszków w końcu, czy jak? Bo ja w rzemie. Masz te boczne daszki? Mhm. To pokaż go, gdzie on jest. Tutaj musi być teraz chyba skośny, nie? Tak, tak. Czekaj, takie coś też walnąć tutaj, czy nie? Właśnie nie wiem, nie. Czy dobrze nam to wyjdzie. Tutaj będzie ten skośny, opór. Działa sobie. Tą komandoską. O! Coraz lepiej! O! Zobacz, gościu. O! Świrpaleta! No! Kurde, pogersi. Zobacz, jaka willa, gościu. The Sims 2 normalnie. I teraz tak, tutaj gdzieś był ten odaszek, jakbyśmy wzięli. Zobaczymy, czy to nam cokolwiek pomoże. Zobacz, żeby było tak ładnie, nie? Na rogu, o. Trzeba to chyba zedytować. Zobacz, gościu, zobacz. Kozak, co? Czy nie? Kozak wygląda. Kozaczek. I teraz normalnie dachóweczkę tam położymy, chłopaki. Stryk, może Tom jeszcze taki byśmy zrobili szpiczasty? Czy jeszcze jedno piętro wyżej po prostu ze ścian? I dopiero dachóweczka. Możemy zrobić jeszcze jedno piętro wyżej, tak walnąć dobrą taką willę. Czekajcie, się lekko byłam lała. W sumie tak też by nie było, zobacz, źle chyba, co? Nie, zróbmy teraz jeszcze ściany tutaj na górze. Tak? Taka piętrowa. Myślicie? Czekaj, ja sobie tylko rzucę okiem, jak to wygląda. W sumie takie coś może być gitno. A czy jest fajnie, ale chyba... Co myślicie? Jeszcze jedno pięterko? Tylko są, jak są te, o tutaj, co teraz stoję, tutaj są, trzeba będzie ścianami coś załatwić, że to nie było tak środka widać. A no, kurczę, faktycznie. Czekajcie. Okej, jakbyśmy tutaj dali ścianę taką okrągłą. O, i proszę bardzo. Tutaj awesome, taką okrągłą. W sumie tutaj też byśmy musieli dać. I tutaj też, tak? I teraz dopiero trzeba dać... O, zakryty bunker. To coś tu. O, to coś tu. Tu. Oraz tu. Dobra. I teraz, chłopaki, trzeba to rozwalić. Nie, po prostu bierzesz pilot i z X-em. X, 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 usuwasz. Dobrze. I teraz co? Dajemy zwykłą ścianę chyba, nie? Chyba ta, najlepiej. Taką o, żeby to było jakoś tam w miarę ładnie, symetrycznie i estetycznie. Dobra, dobra, dobra. Może podłogę jeszcze tutaj zrobić, żeby tak nie wystawały te ściany do tego stawić w środku. Właśnie, ja bym zrobił to taką podłogę, żeby nie było tej trawy. Bo to słabo. Teraz taki odaszek, tak? Coś takiego? Czy to słabo wygląda? Właśnie nie wiem, czy ten, czy... Nie, ten narożny chyba, co, panowie? Chyba ta, bo to już jest sama góra. Tak, to jest sama góra, no. Może sprawdzić ten narożny. Tutaj narożny, jeden, drugi, trzeci, czwarty i w środku... A! I tutaj teraz te. No. Ej, git jest. Kurde, chłopie, jak my normalnie customową mapkę kręcimy. Zobacz, cyk. Jak my normalnie boby budowniczy jesteśmy. Budowlańce. I na górze smok tibijski! O, ale będzie kozak. No. Ale... Farel ta. Dobra, ja środek wykończyłem. Firma. Tak, stuk, puk, farel, bruk. Firma budowlana. Jeszcze górę trochę. Zobacz, tutaj jeszcze zrobimy taką wieżyczkę. I tu na górze... Smoka tibijskiego trzeba zamontować chyba, czy jak? No. A, deski. Jeszcze na górze ten o, nie, może czekajcie. Ważmy ten daszek. A to też tak źle nie wygląda, aż nie? A czy... chodź zobaczyć farel. A no, daj ten, no. No, daj ten, dobra. Farel zobacz, co środka to wygląda. Już idę, sekundkę. Czekaj jeszcze coś. Dobra, zginąłem, zapomniałem, że to tak się nie ląduje. Okej, moi drodzy, tak wygląda nasza chatka w naszych pagodach pomyślności. Nie, jak to jest? Puszczy pomyślności, kurczę. Tylko ten troszeczkę daszek nam nie pasuje, ale dobra, dodaję mu takiego charakteru po prostu. Korona na głowie.
O! Teraz jest smok idealnie na środku. To jest śliwo to wygląda. Dobra, czekajcie, jeszcze podlecę sobie. O. No, mistrzostwo świata. No. Dobra, mistrzostwo świata jest w tym, zobacz, jak pod słońce patrzysz, ktoś tam stoi u góry. No. Naprawdę kozacko. Dobra, zróbmy tak. Rozwalamy ten żywopłot w koło, czy nie? Czy no może i po prostu postawimy te różowe drzewo? Ej, no właśnie. Rozwalmy tego, panowie. Rozwalamy ten druciak cały, co tutaj jest. Okej, moi drodzy, teraz posadzimy sobie drzewko. Jedno tu, drugie gdzieś, myślę, tu. Zrobimy w koło chatki równo, a później po prostu ogień w koło drzewami, tak jak ma być. Tak jak na puszce przystało. Dobra, tutaj. Myślę, że będzie jeszcze spoko gdzieś tutaj. I po prostu zagęścimy. Możecie troszeczkę, chłopaki, wyżej podlecieć, nie? Nad chatkę na przykład. I będziecie mówili, czy mam trochę w prawo, trochę w lewo, Farl. Git wygląda. Jest takie ładne kółko, nawet jest chyba, nie? A. Nawet w miarę symetrycznie. Dobra, to teraz, panowie, poprosiłbym was o to, żeby każdy sobie drzewko skopiował i sadzimy je tak, ale staramy się faktycznie w takim odstępie, żeby one się tam koronami drzew po prostu za mocno nie stykały, żeby to miało w sumie jakiś ład i skład. Cześć, moi drodzy, z tej strony Faral i witamy w Puszczy Pomyślności. Skończyliśmy w końcu naszą puszczę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Z racji tego, że to jest Puszcza Pomyślności, pod każdym drzewem możecie znaleźć, kurczę, skrzyneczkę, z której wypada. Uwaga! Ej, czemu te skrzynki tak się długo otwierają? Bum! Normalnie połóweczki wypadają, cegłóweczki i karabiny szturmowe, krótka seria. Tak wygląda nasz budynek, który znajduje się w Puszczy Pomyślności. Na straży stoją dwie lamy. Oczywiście również są skrzyneczki do otwarcia, a w środku... No, na razie w środku jeszcze wnętrza nie wykończyliśmy. Ale mamy za to, czekajcie, piwnicę, za to jest ukryta piwnica. Gościu spadł, nogi połamał, teleport jest, wylecę teraz sobie teleportem i pokażę wam, jak to... Nie, to nie jest ten teleport. A, to nie ten teleport, dobra. I teraz pokażę wam, jak to z góry wszystko wygląda. Odwróć się. Rozsypałem się niestety. Tak wygląda to wszystko z góry, zasadziliśmy masę drzew. Moim zdaniem ta lokalizacja jako customowa naprawdę wygląda mega super. A wy, moi drodzy, co o tym sądzicie? Powiedzcie mi. Jak wam się to podoba? No, kozacko, wyszło. Pogers jest mega pogers. No, pogersik. No. Według mnie Farel fajnie wymyślił. No i z okazji tego zostawcie kilka fajnych łapek w górę. O. I chciałem wam jeszcze przypomnieć, że możecie wspierać mnie jako swojego ulubionego twórcę w sklepie, wpisując kod Gaming with Farel. Przypominam, że kod resetuje się co 2 tygodnie. Okej, moi drodzy, doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Teraz wysadzimy nasz budyneczek. Wy możecie pisać w komentarzu, jaką byście chcieli, żebyśmy miejscówkę na tej mapie odwzorowali. Najciekawsze komentarze z pewnością z chłopakami odtworzymy, co nie, panowie? Dokładnie. Okej, no to co? Teraz najmilsza rzecz z całego odcinka. Wszyscy jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy. Rzucamy, rzucamy. Kabum! Cztery, dobra, i po całej chatce. Nie ma pagód pomyślności, zostało tylko wyrwa pomyślności w tym oto momencie. Jakaś dziura. Moi drodzy, mam nadzieję, że zaczynacie naszą pracę, że zostawicie pod tym odcinkiem tak minimum 5000 łapek w górę. Przypominam również o konkursie na konsolę PlayStation. Wbijajcie w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Ja dziękuję wam, panowie, za pomoc, bawiłem się mega super. Mam nadzieję, że widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Yo!